Dziś gratka dla dusz romantycznych, bo jesteśmy w ogrodzie romantycznym. I to w takim ogrodzie, który znajduje się w centrum miasta. Witajcie na Zielonym Pokładzie. Zaczynamy. Zapowiedzi określiłam ten ogród jako romantyczny, bo trudno rzeczywiście, Magda, mieć inne wrażenie, jak się patrzy na tą przestrzeń. Skąd w ogóle, słuchaj, takie zapotrzebowanie w tobie właśnie na taki styl? No, jako mała dziewczynka oczywiście czytałam książkę Tajemniczy ogród i gdzieś tam sobie myślałam, że jak kiedyś będę miała ogród, to właśnie tak chciałabym, żeby wyglądał, czyli żeby był pełen takich tajemniczych zakątków, pełen też pięknych kwiatów i to był mój kierunek, tym się inspirowałam. Tajemniczy ogród, czyli jaki? Co ty tu masz takiego posadzonego, romantycznego, tajemniczego? Przede wszystkim bluszcz, który fajnie robi takie tło i wprowadza tą tajemniczość, no, ale oczywiście też kwiaty kwitnące, czyli moje ukochane hortensje, również trochę róży, trochę bylin, taki miks wszystkiego po trochu. Miks wszystkiego. Magda mówi, że to jest miks, ale słuchajcie, nie zwiedźcie, nie dajcie się zwieść, bo tak naprawdę to jest bardzo harmonijna przestrzeń. I Macia, pierwsza rzecz, którą ja tu zauważyłam, jak weszłam, jeszcze może ważna rzecz, słuchajcie, bo my się z Magdą nie poznałyśmy dziś ani niedawno, my się znamy już 2 lata. Ja byłam w tej przestrzeni 2 lata temu i powiem wam, że to, co ta dziewczyna zrobiła przez 2 lata z tym miejscem, to nie było niczego tak naprawdę. Znaczy, przepraszam, były rośliny i wrócimy do tego. Ale to, co ci się udało przez te 2 lata stworzyć i to jeszcze właśnie w takiej harmonii ogromnej, chciałabym ciebie troszeczkę o to podpowiedzieć, bo tajemniczość i romantyczność kojarzy się, wiesz, z takimi porywami uczuć, z czymś takim dzikim, a twój ogród jest bardzo ułożony, rzekłabym wręcz, że formalny momentami. Tak, bo muszę powiedzieć, że podobają mi się zarówno ogrody angielskie, jak i francuskie i to gdzieś tam ze mną walczy ze sobą, czyli ta swoboda jednak z tym ułożeniem i mam trochę tego, natomiast wszystko jest w jakieś takie ramy ujęte, bo podobają mi się takie formalne nasadzenia również. A jakbyś miała podpowiedzieć dziewczynom o ogrodach romantycznych, że taka romantyczka, która sobie myśli, żeby ogród właśnie w tym stylu stworzyć, to jakie to by były rośliny? Po co sięgnąć? Myślę, że hortensje. To są moje ulubienice. One tak pięknie kwitną, długo kwitną, są piękne. No, w momencie, jak są w pełnym rozkwicie, jak się przebarwiają, potem zimą również bardzo fajnie wyglądają. Róże. Tylko tutaj trzeba wziąć poprawkę na to, żeby było dużo słońca, bo królowa różana uwielbia blask.
i lubi słońce i tego bardzo dużo potrzebuje. Na pewno byliny do tego, trochę też jakichś krzewów, bukszpan jest, czy cisy, zimozielonego, coś jeszcze do tego. No ale ty taka jesteś niepokorna dusza, bo na przykład trawy też widzę u ciebie, które no raczej w tych romantycznych ogrodach tak, aż tak często nie występują. Bo chciałam wprowadzić coś takiego zwiewnego, jakiś element taki troszeczkę właśnie taki delikatny, żeby coś tak fajnie powiewało, tańczyło na wietrze też. I które masz ulubione trawki? Bo chyba są zimozielone. Tak, zimozielone. Mam tutaj tużyce morowe, ale no myślę, że moje serce skradły rozplenice. Rozplenice. My słuchajcie, tradycyjnie dajemy wam z boku tu, albo z lewej, albo z prawej, widzi teraz tablica z roślinami, które Magda ma w swoim ogrodzie, po które sięgnęła. Może was to w czymś zainspiruje, może gdzieś dziewczyny też poczują, i panowie, przepraszam, nie zapominamy o was, poczują ochotę zaprosić te rośliny do siebie. O jednej rzeczy chciałabym z tobą porozmawiać, o tej, którą zauważyłam też jako pierwsza i za co jestem ci bardzo wdzięczna. O tym, że połączyłaś historię z takim no, nowoczesnym myśleniem o ogrodzie. I teraz może właśnie opowiedz, o czym ja mówię w ogóle. No, skoro kupiliśmy stary dom, to nie wyobrażałam sobie, żeby nie mieć też wokół tego domu starego ogrodu, w sensie zachować wszystkiego, co warte było zachowania w tym ogrodzie, czyli no, zdecydowaliśmy się oczywiście zostawić wszystkie stare drzewa, mamy papierówki, mamy śliwy, zostawiliśmy też winorość tutaj, która już myślę, że ma spokojnie kilkadziesiąt lat, no ale dla mnie to była wielka wartość w tym ogrodzie, że takie rzeczy się tutaj znajdują. Że będziesz chciała na pewno to zachować i ujęło tak. Mnie to niesamowicie. Też chyba warto wspomnieć, że ta podpora, na której jest winorość, prawda, że ona też jest już taka, no swoje lata ma po prostu. Tak, tak, wykonana przez poprzedniego właściciela własnoręcznie. Jak pięknie wygląda to wszystko. Mamy nadzieję, że ten przykład i ogród, który w tej chwili oglądacie i właśnie to połączenie, niesamowite Magda połączenie, bo tutaj ogromne ukłony tobie się należą. Dziękuję. Właśnie z starodrzewu, roślin, które no, żyły tu, tak, przed tobą, z tą twoją wizją nowoczesnego ogrodu, że to będzie inspiracja dla naszych widzów i że zanim ktokolwiek wytnie właśnie 30-letnie drzewo, czy jakąkolwiek tnącze roślinę, to się jednak zastanowi 2-3 razy. No też życzyłabym sobie tego, bo naprawdę to jest wielka wartość. Te drzewa owocują, mamy co 2 lata papierówki przepyszne, śliwki co roku, winogron też, także naprawdę polecam. To tak na koniec jeszcze o trudnościach bym chciała z tobą porozmawiać, bo my sobie przedtem rozmawiałyśmy, że ogród Magdy jest tak naprawdę wymagającym ogrodem, wbrew pozorom, bo słuchajcie kochani, to nie jest ogród tak cały nasłoneczniony, tak? To jest nie, dużo jest dużo cienia. Gdzie jest cień, to taki cień porządny. Masz czasami właśnie rabaty, które o różnych porach roku mają troszeczkę słońca, ale planując te rabaty musiałaś jednak po pierwsze wiedzę mieć dużą, tak, które roślinki tu wytrzymają i w jakich warunkach, a po drugie jednak przewidywać też to, jak on się zachowywać będzie w skali różnych pór roku. Bo też masz porażki, tak? Tak, tak. No niektóre rośliny w tym cieniu sobie jednak nie radzą kwitnące, na przykład dalie. No one potrzebują jednak więcej słońca, półcień nie jest dla nich zbyt dobry. Tak samo róże też marzyłam, żeby na tylnej rabacie były jakieś róże, ale no one sobie tam nie radzą i będą przesadzone na pewno. Trzeba będzie je przenieść. A masz ukochane rośliny, takie tutaj swoje, nie wiem, no takie, które naprawdę twoje serce skradły. Już hortensję wiem. Tak, hortensję wiem. Bardzo też lubię różę, która jest na takiej głównej pergoli przy tarasie, bo ta róża tutaj też rosła. Ona tutaj była, jak kupiliśmy dom i też no, nie wyobrażałam sobie, żeby ona nie została. Dlatego zostawiliśmy. Oczywiście, jest, oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Dlatego. A byliny, Magda? Byliny jak najbardziej też. Uwielbiam, jak się odnawiają co roku i jakby są, dają ten efekt coraz bujniejsze. Lubię bardzo i funkiet, czyli właśnie takie rośliny cienia i paprocie, ale też odkryciem tegorocznym moim jest sadziec. Gdzieś tam, będąc na wakacjach, podejrzałam w jednym z ogrodów, które zwiedzaliśmy i też go zaprosiłam do swojego ogrodu. My też mamy sadziec, bardzo go lubię. Ja się śmieję, że sadziec to wygląda jak taka, nie, inaczej, że rozchodnik wygląda jak miniaturka sadźca. Troszkę prawda? Tak, to prawda, coś w tym jest. Podobnie.
Kochani, my się będziemy już żegnać. Mamy kawkę, mamy ciasto, pod piękną pergolą sobie z Magdą siedzimy. Spędzimy tu jeszcze troszeczkę czasu. Na Green Canu widzicie się tradycyjnie za tydzień ze mną, a teraz jeszcze zapraszam Was na małą wycieczkę. Właściwie nie ja, tylko Magda. Zapraszamy serdecznie. Na małą wycieczkę po ogrodzie romantycznym.